robimy zlocik hatchbacków, takich mniejszych samochodów. Widzę, że tutaj Golf się pojawił, A45, drugi Golf, o kurde, pojawił się Golf z Most Wanted. Ale dajcie mi chwilkę, ja sobie pójdę do garażu i coś wybiorę dla siebie. Ja chyba biorę Hyundai'a, bo tak najbardziej mi pasuje na zloty. Są jakieś nowe felgi, więc w końcu można się nimi pobawić. Te felgi to jest właściwie jedyny moment, kiedy możemy sobie je przetestować, czyli zlot. I wiesz, przeważnie to wybierasz sobie te najlżejsze i wywalone, prawda? Jest gitarka. Szeroki jakiś kapeć. Taką jakąś felgę sobie wybrałem. To chyba nawet nie jest z tych nowych. I patrzcie, jaki mamy standardowy spoiler. Bardzo fajny. W ogóle hatchbacki to są takie bieda samochody, ale co tam. Już robiliśmy różne zloty, to hatchbacki też możemy zrobić. Tylko po prostu niewielki wybór jest, no nie? Ale dźwięk paskudny. Musimy coś tu innego zrobić. Okej, niech zostanie standard. No i ponieważ będziemy w miejscu, gdzie jest dużo neonów i tego wszystkiego, to trzeba wymyślić jakiś taki błyszczący kolor fajny. O, może chromowany damy? Tu mamy taki... Nie chcę całkowicie chromowanego auta mieć. Ciekawe, jak taki kolor w rzeczywistości wygląda, nie? Bo te samochody, co jeżdżą po drogach, to same takie, wiesz, nudne te kolory mają. Szare, bure, jakieś tam takie brązowawe, żeby tylko się w oczy nie rzucać. Nudna ta motoryzacja, taka codzienna, co? Ciekawe, czy wybierzecie jakieś malowanie, czy nie? Tak, teraz jest zlot. Chodźcie tutaj na to. O, jest noc, elegancko by było. Ja sobie w ogóle H-shifter włączę. Nie będę driftował, ale za to mam napęd naprzód. Będę chyba najgorzej z was wszystkich brzmiał. Wybaczcie to. O, proszę bardzo, jest i Aladdin. Czym ty tu wyjechałeś? Ty wziąłeś Kometa z GTA Vice City? Proszę bardzo, jest i Mercedes. Wyznaczam dla nas cel podróży. Jedziemy sobie na luzaku. Kawałeczek mamy do przejechania, więc... Tutaj sobie ładnie wjedziemy polną drogą. Będzie elegancko. Jest kolejny Civic. Powiem wam, jestem zawiedziony tą playlistą festiwalową teraz. Ale oni chyba chcą odpocząć przed czymś większym, wydaje mi się. Mam wrażenie, że w ogóle prace nad Forza Horizon 6 już trwają i niedługo ogłoszą nam, że gra się niedługo pojawi, nowa część. Albo nie, albo będziemy czekać dodatkowy rok. No bo między Forza Horizon 4 a 5 była przerwa taka, że w tym roku powinna być zapowiedź 6. Ale coś mam też takie złe przeczucie, że to... Bo... No kurde, co wy się tak spychacie? Ej, patrzcie, w ogóle te neony, te światła widać z daleka. Wow! Ja myślałem, że to jest tylko tak lokalnie, nie? A tutaj zobaczcie, aż stąd to widać. W sumie całkiem spoko, że w nocy, nie? My tutaj Peugeotikiem jedziemy. O, jak skromnie. Ale patrzcie, jak na glebie. Wow. Fajnie, na luzaku, powolutku. Kurde! Co to za przyspieszenie? Zaczekaj! Ja mam tylko 500 koni. To prawie nie jeździ to moje padło. Mamy tutaj Golfa. Uu. Dobra, zajeżdżamy. Oj, sorry, sorry, ziomek. Nie powtórzę twojego nicku. Chociaż Dudek mogę powiedzieć. O. Powolutku. Ale fajny fokus. Zajebisty. Jak to wygląda, patrz! I w tych neonach, ej, to będzie jeden z bardziej klimatycznych zlotów tak w ogóle. Bo nie musimy, wiesz, wjeżdżać na jakiś specjalny tor, nie? Tylko sobie wjeżdżamy tutaj i już od razu możemy robić foty. I pierwsza fota, którą zrobię, to będzie tego fokusa, bo wygląda zajebiście. Zaraz się ustawimy jeszcze, ale ten fokus tak pięknie tutaj stanął. Zobacz, skręcone kółko jest.
Ten fokus taki fabryczny jest poszerzony, nie? Ale wygląda nieźle. A jakaś taka foteczka. Ej, wygląda to mega dobrze. Wow. Chociaż lepiej patrzeć z daleka, bo on jest ode mnie oddalony dość mocno. I szczegóły jego samochodu gdzieś tam zniknęły z planszy, kurde. Wszystko się tak pięknie mieni, nie? Genialne. Popatrz. Jest gleba, jest. Felga taka mniejsza. Nie tam 20 cali od razu. I ten zderzak taki typowo jak z Need for Speed Undergrounda, wiesz. Taka typowa wiocha. Pasuje do tego Golfa. Zobacz, tutaj próg tak wysoko, a tylny zderzak, nie? Przy samej ziemi praktycznie. A gość przygotował się na zimę, będzie cofał i odśnieżał. A tutaj mamy Peugeota. Stylowo, trzeba przyznać. Skromnie i stylowo, bez żadnych malowań, niczego takiego. I chyba mamy jakąś okleinę karbonową, taką imitację czy coś takiego. Fajnie to wygląda. Tutaj mamy A45. I to mi się podoba właśnie, też nie ma tutaj jakichś przesadnych malowań. Budda, proszę, rejestracja. Nie ma jakiegoś przesadzonego malowania ani nic takiego. Jest zrobiony na czysto, bo o, jest tutaj, widzicie, o takie coś, nie? Taka naklejeczka malutka. Ale jest zrobiony tak o na czysto. Felga, jakiś tutaj mamy tak, jak to się nazywa? Ach, zapomniałem. W każdym razie felga wygląda dobrze. Pasuje to do tego samochodu. Jest pasik z kolorystycznie ze spoilerkiem. I nawet z rejestracją, proszę bardzo. Zaraz wam zrobię fotę, więc stójcie tak jak stoicie, bo wygląda to świetnie. Tutaj mamy znowu Civica. Ty, czy my tu mamy opony dragowe? Tu zaraz jakieś wyścigi drag zrobimy chyba. Tu jest camber z tyłu i z przodu. Ta opona wygląda jakby była wygięta tak w ogóle. Ale to nie jest Bimenji Drive. No tutaj są raczej te opony w miarę sztywne. I tu mamy bardzo dziwnego hatchbacka. O Jezu, okropne felgi. Sorry ziomek, ale... Ach, zaszalałeś z tą felgą. Tutaj mamy Marlboro. Ej, wygląda świetnie ten samochód, nie? To jest Renault Clio. Ta taka rajdówka hardkorowa. I tu mamy... O, to jest moja furka. O, to genialna. Najlepsza, najlepsza na całym zlocie. Nie, moim zdaniem najlepszy jest Focus. I tu któryś Golf był taki ładny, ten z nowszych. Tu mam, czekaj, bo jeszcze tutaj mi... O, to chyba ten Golf był tak na marginesie. Myślę, że na trybie zdjęciowym lepiej te furki będą wasze wyglądać. O, fajnie to... Ej, robi to robotę, kuźwa. Dobra, robię fotę. Tak jak stoicie, powinno być chyba ok. Tam jeszcze jedna osoba stoi trochę za blisko w tym takim starszym aucie. On najmniej pasuje do tych wszystkich autek, nie? Nie? Zobaczcie tutaj. Co jest z tymi drzewami? Coś tu popsuli. Okej, okay. Pierwsze co, to trzeba podlecieć tutaj do... Ty, daleko można tym aparatem polecieć? Okej, okay. Trochę chyba za bardzo skompresowaliśmy, nie? Bo popsuły się kształty tego auta, musiałbym bliżej podjechać do niego. Za mocny zoom, ale tutaj będzie wyglądać dobrze za to. Możemy sobie kilka różnych ujęć porobić. O kur... Co ja z tym padem mam? To wygląda dobrze. Lucek fotograf. Okay. Dobrze wygląda ten kapeć. Umyję mu furę. Ciekawie się to błyszczy. W ogóle ciekawy klimat jest, nie? Tylko te drzewa z tyłu wszystko psują. Nie wiem jak wam, ale mi najbardziej siedzi ten Golf i tamten Ford Focus. Jakoś tak naprawdę klimatyczne furki. Hyundai wygląda jak jakiś taki czmiel, nie? Jakiś taki bąk albo coś takiego. Wiesz, chodzi mi o owada. O, teraz dobrze wygląda. Przypomina mi to Need for Speed'a Hita teraz, ten klimat takie. O kurde, patrz na to. I ten tam w tle oświetla pięknie. Ekstra. Och, jeszcze trochę wody na niego pokapało. Dobrze jest, łapmy go jakoś fajnie. Ej, fajnie to wygląda. Ty, przód samochodu i tył samochodu. Jeszcze nie testowaliśmy takiego ustawienia. Ale jest klimat, nie? Ej, doskonale dobrało się to miejsce do naszego zlotu. Nawet się nie spodziewałem, że coś takiego jest, bo dzisiaj chciałem z wami robić playlistę festiwalową. A tu proszę, jak się fajnie wszystko poustawiało. Tutaj złapiemy tego neona na górze. Jakoś tak dziwacznie zrobimy. Trochę za ciemne, nie? Tutaj już taki za duży chaos jest, ale Focus z tym Golfem wygląda zajebiście. Kurde, patrzcie, w tym Golfie w ogóle jak wydechy super wyglądają. Z tego co wiem, to chyba
Jak on się nazywał, ten Jupiter? Enlargo, nie? Kojarzycie go? To on chyba sobie tam w rzeczywistości kupił Golfa, takiego przykokszonego, i tam gdzieś wrzucał vlogi z niego. Fajna maszynka, naprawdę. Ale moim zdaniem właśnie ten Golf i Focus to najlepiej wyglądają. Najbardziej pasują do takich slotów, wydaje mi się. Jeśli chodzi o hatchbacki, to wygrywają na pewno. Przeteleportowałem się, no automatycznie to już się dzieje w Fordzie, bo ja po prostu robię sobie te playlisty i wiesz, teleport, nie? Ale zróbmy sobie taki wyścig drag, spróbujmy po prostu wystartować wszyscy razem jakoś, nie wiem jak. Fajnie by było, jakbyśmy mogli sobie światłami brygać, nie? Bo jak trąbimy, to chyba się nie brygają. W The Crew Motor Fest, jak sobie gramy, to tam jak trąbisz, to się brygają chyba też światła. Tutaj niestety tej funkcji nie ma. A brakuje czegoś takiego, nie? Wiesz, migacze, żeby sobie włączać. Przecież o to tutaj chodzi w tych grach. Jak się robi zloty, czy w ogóle jak się ściga i tak dalej. Ty, ej, ten random chyba z nami tu przyjechał. Ej, bo brakuje kuźwa miejsca. Ja mogę w drugim rzędzie jechać, nie ma problemu. Ej, gdzie jest ten, który to jest ten random? Widzę go na... O, jest tutaj, ty. Przyjechał za nami. To jest Robin 90, przyjechał teraz w BMC. Gościu nie ogarnia, że mamy hatchbacki? Dobra, słuchajcie, ja odliczam po prostu i będę jechał za wami. Przecież wy wszyscy razem usłyszycie moje odliczanie. Ja będę tylko zdesynchronizowany, więc po prostu wystartuję za wami. I będę was, o, ja będę kamerzystą, znaczy kamerującym, operatorem kamery. Kamerzysta to... Nieważne, dobra. O, wziął sobie hatchbacka, pa, w sumie nikt nie wziął tej fajnej Hondy. Dobra, gotowi? Odliczam. 4, 3, 2, 1, start! Ja sobie czekam. Poszli. Takie są opóźnienia na streamie. O kurde. Teraz kto ma szybszy internet, ten szybciej usłyszy chyba, nie? Tak to działa. Robimy skok normalnie, kurde. To jest Forza, nie jakieś Gran Turismo. Poszedł Focus! Poszedł Civic! I będzie skok. Proszę bardzo, i przez te drony, nie? Ekstra. Hubert poleciał na drogę, ale nie trafił. O, i teraz spotkanie nad wodą albo w wodzie. Jak dołączyć na taki zlot? Bardzo prosto, wystarczy, że na czacie napiszesz swój nickname i zapraszam. Nie jest w 100% pewne, że jak napiszesz na czacie nickname, to dołączysz, bo no jest was dużo, a slotów jest tylko 12. Może jak nowa Forza będzie już na Xbox Series, czyli te nowsze konsole, no to będzie więcej slotów możliwych do grania jednocześnie, ale obecnie jest jak jest. Kurde, GTR się pojawił? A czemu GTR? Czyż to nie jest hatchback? Robimy zlot hatchbacków, a tu GTR w hatchbacku jest? Kurde. Muszę sprawdzić na Wikipedii, czy to na pewno jest hatchback. To ja się z wami nie pościgam, niestety. Hyundai to jest jeden chyba z wolniejszych hatchbacków w całej grze. Nawet swapów nie można zrobić sobie żadnych konkretnych. Miałem pytać, posiadam dwa dodatki do Forzy i żaden z nich nie... Czytuję w sklepie, normalnie pisze, że gotowy do użycia w grze. O Boże, to jest... Ej, ja mam też ten problem, wiesz? Nie wiem, jak ci pomóc, serio. Jedyne, co możesz zrobić, to zaktualizować system i liczyć na to, że po którejś instalacji z rzędu będzie ci to działać. A i tak nie ma gwarancji na to, nie? Dobra, moi drodzy, dzięki wam za zlocik. Moim zdaniem Golf i Focus wygrał, jeśli chodzi o klimat. Czyli Hubert MTB i Mati tutaj. Moim zdaniem mieli najlepsze samochody, chociaż tam był też taki klimatyczny... O, tutaj Aladdin miał klimatycznego... klimatyczną Hondę. Bardzo fajnie to wyglądało. Moim zdaniem najlepiej. O kurde, jacy mi się trafili hardkorowi gracze.